Piłsudskim w ogóle. Bardzo mało o tym w ogóle nie mówiono. Tak, ale gdzieś w prywatnym przekazie jednak ten kult Piłsudskiego był. Nawet tak ikonograficznie to pamiętam, że mnie to zawsze bawiło. Jakieś pchlitarki obok siebie, Matka Boska i Piłsudski. Mogę powiedzieć tak blisko, że Sowieci, bolszewizm, oni nam, niektórym osobom tym, którzy przyjechali z Lwowa, ze wschodu, nie? Bo ja odczułem tam, wojna mi rozbiła moją rodzinę całą, nie? Oni nam wymazali tożsamość do pierwszego pokolenia. Ja to czułem, bo mój wujek, jak był w niemieckiej niewoli, bo był żołnierzem polskim, trafił do obozu, miał dużo szczęścia, że go jakiś tam Bauer zabrał z obozu, miał znajomości do siebie na robotę i po wojnie mu zapłacił za tą pracę uczciwie, a że nie znalazł przez Czerwony Krzyż rodziny, to wyjechał do Ameryki. No i z kolegą swoim temu na mój, a rodzina żyła, bo była na Syberii, przez to, że był oficer w domu wojskowym. Mama wróciła, dziadek tam został pochowany i tak to wyglądało. I rodzina całą rozbiła. Była silna, mocna rodzina. Żeby było opowiadać, też można byłoby książkę napisać, ale... Właśnie warto jakieś wspomnienia rodzinne, warto. Ja tu nie jestem, niech pani opowiada, bo ja odbiegam od tematu. Ja opowiadam swoją historię. Ale to warto spisać, proszę bardzo, panie profesorze. A my tu mamy rozmawiać na temat książki. Ja przepraszam. Nie się ja w końcu zmuszę się do przeczytania tej książki, że jest taka specyficzna ocena tej klęski, poczucia klęski po powstaniu styczniowym. No to dla jednych była klęska, dla drugich nie. Powstanie styczniowe skończyło się olbrzymim sukcesem przecież. Natomiast ta tak zwana narracja została narzucona po prostu przez kilku ludzi, którzy być może przegrali coś w tym powstaniu. Nie, no majątki potracili, ja straciłem. To były straty, ale od czego była szata? Od nadstawiania łba. No, od tego byli. No, powstania były sprawą kobiet. Tyle. Natomiast no, jest taka scena zresztą bardzo, znaczy odnotowana. Generał Bossack-Hawke przekracza granicę, z tą pruską granicę i tam go łapią dziennikarze i pytają o tą klęskę powstania, i on odpowiada, no jaka klęska? Daliśmy krajowi 20 milionów obywateli, to jest zwycięstwo. A to uwłaszczenie czy przekonanie chłopów, żeby się zidentyfikowali z Polską? Przede wszystkim uwłaszczenie na naszych warunkach. To w takiej małej książce syntetycznej pod tytułem Komunizm Richard Pipes to zaznacza. To jest błąd Lenina, prawda? Lenin widział Polskę w kryteriach rosyjskich. No i według Lenina i Stalina masy, tak słowo masy, chodziło o te masy, no to one miały wystąpić rewolucyjnie przeciwko obszarnikom, burżuacji i tak dalej. One nie wystąpiły. Dlaczego? No dlatego, że powstanie styczniowe dało 20 milionów obywateli, ponieważ car musiał swoimi ukazami zaakceptować dekrety rządu narodowego, czyli realne uwłaszczenie chłopów, to znaczy nadanie im na własność indywidualną ziemi, czego chłop rosyjski do dzisiaj nie dostał. I to była olbrzymia różnica pomiędzy Rosją jako taką, a prawobrzeżną Ukrainą i Białorusią i Litwą i tym kawałkiem Polski, który był w rękach rosyjskich. Skutek był taki, że chłopi nasi, bo kto zwyciężył w 20 roku? No nie żadne ziemiaństwo, oczywiście no tam trochę tych ziemią było i na szczęście, ale zwyciężyła armia chłopska. Pobiła bolszewików. To był ten moment zwrotny, kiedy Witos się zdecydował przyłączyć. No tak, on przyłączyłby się czy nie, nie miało to, miało jakieś znaczenie, ale nie takie ważne. Ważne byli chłopi uwłaszczeni poprzez właśnie powstanie styczniowe, którzy bronili swojego kawałka ziemi. Żydzi bronili sklepiku, kowale, tam szewcy, krawcy i inni bronili tego, co mieli w ręku, realnie. Także to, ta klęska popowstaniowa to jest schizofrenia paru grup inteligentów
w byłym Królestwie Kongresowym, tak zwanym, czyli w prywislińskim kraju. Natomiast masy były w stanie zwycięstwa, ponieważ chłop polski zaczął być partnerem także ekonomicznym. No i to powieść Reymonta Chłopi opisuje już tych nowych chłopów. Tego Borynę, który jest świadomym właścicielem i dumnym jest z tego, że właśnie daje chleb i w ogóle tym swoim współobywatelom. No, ale także to jest olbrzymia różnica. Ale jednak no, po powstaniu styczniowym procesy rusyfikacyjne nasiliły się bardzo i represje na tym tle. Więc tu mówię, no zależy, jak będziemy patrzeć na to zwycięstwo. Owszem, uwłaszczenie chłopów to była też właściwie była, to był jedyny zabór, gdzie chłopi nie zostali uwłaszczeni, prawda? Zabór rosyjski. I to jest oczywiście bardzo pozytywne. Natomiast prześladowania na tle narodowościowym się bardzo wzmogły. Przecież o tym Jeromski pisze, mamy tę samą noc apuchtinowską i tak dalej, więc to nie było tak, że to było takie zwycięstwo. Rosjanie to przygrali, wypowiedzieli wojnę Polakom. Te nasze panie, inteligentki i te szlachcianki poszły w lud i uczyły wiejskie dzieci czytać i pisać. To był kolejny obowiązek w dobrym towarzystwie. Tak jak kiedyś był obowiązek, że się nie wychodziło za mąż za łajdaka. Ten czy inny kawaler musiał się wylegitymować swoją no, jakąś ofiarnością wobec interesów ojczyzny. Normalne. Rosja to przegrała i to do końca. To trzeba patrzeć na wyniki, a nie na żale. No pewnie to, że szkoda, że tam tak było i tak dalej, i tak dalej. Nie no. W porządku. Liczyć na to, że Rosjanie będą inni niż są, to jest takie dziwne złudzenie. No, jaki żal. No. Mamy do czynienia z wściekłym psem, no to jest wściekły pies. Ja tak sobie myślę o tym wywłaszczaniu, o tych zsyłkach, jakaś skala wręcz deklasacji szlachty, to powoduje, że część tej szlachty staje się jak gdyby chłopami, oni się nawet nie mają czym wylegitymować i to być może rzeczywiście zaowocowało potem bardziej patriotycznymi nastrojami wśród mas. Mało tego, podbiliśmy Syberię. No, mimochodem, ale czy to jest miarą sukcesu? Na Syberii do rewolucji październikowej wszystko było w polskich rękach. No ale z jakiego powodu to było? No przecież ze Słańcy. A przecież kolej transsyberyjską kto budował? No też Polacy ze Słańcy, tak? Więc no, oczywiście jest to sukces, tylko teraz jaką miarą mierzony? Bo, no, proszę to sukces... pani, no inaczej Rosja byłaby w Ameryce. No dobrze, ale... Po powstaniu styczniowym Rosjanie musieli zlikwidować dwie rzeczy. Jedno, kompanię rosyjsko-amerykańską. Przegrali wojnę o stan Ohio i sprzedali Alaskę. A załatwiło tą sprawę sprzedaży Alaski dwóch generałów. Jeden w służbie rosyjskiej, drugi w amerykańskiej. Obydwaj byli Polakami. A nie, jeden nie był, znaczy tak, na pewno, oczywiście, tak, tylko że można by zadać pytanie, czy nie moglibyśmy dokonywać takiego podboju, żyjąc w wolnym kraju na przykład, prawda? Trzeba było zapytać o to w XVIII wieku. Więc tak to nigdy wygląda, nie jest za późno protestować. Poza tym wiele, no, też z jakiegoś powodu zaczęła się szerzyć ta doktryna pozytywistyczna, że jednak odchodzimy od czynu zbrojnego. I to nie było, no z czegoś to wynikało, że koncentrujemy się na czymś innym, że jednak, ponieważ te wywózki, te konfiskaty były tak dotkliwe, no ludzie tracili majątki. Tam się też dzisiaj tak fajnie mówi, no ktoś stracił majątek, ale to całe rodziny podupadały, tak, zostawały właściwie z niczym. Proszę pani, moja rodzina i z jednej i z drugiej strony straciła bardzo dużo, właściwie wszystko. No właśnie. Z tego byli. No widzi pan, no pan tak mówi, ale ja nie wiem, czy każdy był no tak zadowolony, czy widział to w kategoriach sukcesu, czy klęski, to, że na przykład stracił wszystko, dorobek iluś pokoleń i został z niczym. No,
Więc to nie jest takie jednoznaczne. Natomiast, no mówię, nie bez powodu stwierdzono, że trzeba się skoncentrować na dźwignięciu życia gospodarczego i na tej pracy właśnie u podstaw. Jednak trzeba pamiętać, że Polacy to była dość liczna gromada lisków etrusków, a nie tylko tych w literaturze takich wystawianych laleczek i machujących szablami. No to jest też dlatego 1905 rewolucja. Bo Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wypłacało wszystkie koszty wojenne. Strat ludzkich nie było w stanie wypłacić. Tę strukturę, której nie potrafili rozszyfrować ani Rosjanie, ani Prusacy, ani Austriacy. Zlikwidowali dopiero komuniści w 1946 roku. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Rozwój gospodarczy polegał na tym, że kompania wschodnioindyjska, brytyjska wypłacała straty poniesione przez nas w powstaniu styczniowym. Mój dziadek wyemigrował z kapitałem do Stanów Zjednoczonych, nie? Bo akurat tak się to układało. Tam założył firmę i finansował z kolei oświatę i kształcenie dzieci w bardzo ubogiej wsi na Litwie. Miał z czego? Oczywiście formalnie niby mu pożyczył Tyszkiewicz. Miał zaufanie. Tyszkiewicz do Makarewicza. No tak to wyglądało. No ale to był właśnie ten kapitał. Upakowany w interesach na całym świecie. Tak samo po I wojnie światowej, w trakcie, wszystkie fundusze i tak dalej, i wprowadzenie polityki polegało między innymi na tych środkach, które oczywiście tam była jakaś część tej arystokracji, szczególnie na Ukrainie, bardzo bogatej warstwy spolonizowanych Rusinów, które o nic nie dbało oprócz własnych interesów, które robili zresztą razem z urzędnikami carskimi. No ale to była taka, powiedzmy, wyjątkowa patologia. Reszta szła w dość zdyscyplinowany sposób w interesie Rzeczpospolitej. Do odbudowania zawsze. Czy ja teraz myślę o literaturze, że no może to jest świadectwo, umiarkowanie wiarygodne. Mianowicie ostatnio czytałam wstęp do komedii z przełomu XIX-XX wieku i autor wstępu zapewnia, że głównym tematem literatury ówczesnej było unikanie rozpraszania kapitału. Ja to też pamiętam, jak czytałam w domu u cioci rozmaite powieści Kraszewskiego, takie pisane dla rozrywki współczesne, których akcja się rozgrywa w XIX wieku. I to właśnie jest stały motyw, że jakiś utracjusz przyjeżdża, usiłuje uwieść pannę, żeby przejąć posag. Natomiast właściwe relacje polegają na tym, że się właśnie łączy te majątki sąsiedzkie. Więc tu oczywiście to ryzyko zupełnego zbiednienia było. No znowu może mało wiarygodne, bo literatura rozrywkowa, ale stosunkowo niedawno przeczytałam powieść Rodziewiczówny Magnat. I tutaj wydaje się, że ona też może nawiązywać do tej własnej historii. To jest właściwie pogrobowiec powstania styczniowego, dziecko, którego rodzice znaleźli się na Syberii. Ona zostaje na terenie Rzeczpospolitej wychowywana przez dalszych krewnych. Jest oczywiście wielką rzeczniczką patriotyzmu polskiego i tych ideałów szlacheckich. Ale też pokazuje, jak dramatyczne były losy ludzi, którzy zostawali z niczym, a z wielkimi ambicjami. I to się też mogło jakoś tragicznie kończyć. Także oczywiście ubezpieczenia wzajemne, dbanie o kapitał, wszystko dobrze, ale to nie dawało 100% bezpieczeństwa każdemu, to jest jasne. Nie o to nie chodziło. Jak panie chcą nagle zbawić świat, powiedzieć, że mamy dostawać nagrodę tutaj na tej ziemi za dobre życie. Nie, chyba nie wiecie w ogóle. Są w niebie. Tak. Natomiast tutaj jest dobre życie. Jest dobre życie. My w ogóle nie mamy żadnej, przynajmniej ja nie mam żadnej inklinacji ku temu, żeby zbawiać świat czy kogokolwiek. Absolutnie. Absolutnie chyba jestem najdalsza od tej myśli. Polewania takie literackie, ówczesne, jak i dzisiejsze,
są po prostu rodzajem takiej schizofrenii. Ojej, chyba. Wąskich to grup jest... inteligentnych. I nic więcej, dosłownie. Zero kontaktu z rzeczywistością. Realnie z rzeczywistością mieli kontakt też tacy ludzie, jak na przykład kapitaliści łódzcy, którzy budowali jednocześnie szkoły, żłobki i służbę medyczną w swoich przedsiębiorstwach. Tak, ale... Bo te mówienie o tym, że ten Raymond opisał jakieś realnie stosunki w swojej powieści Ziemia Obiecana, to jest kłamstwo. Takich sytuacji nie było po prostu. Ten kapitalizm miał różne twarze. Także twarz wysoko zorganizowanych struktur społecznych, świadomie, uczciwie prowadzonych. Ze względu na własny interes takiego kapitalisty, jak na przykład poznański, czy paru innych, zresztą nie Polaków, Niemców, Żydów i tak dalej, ale także i Rębielińskich na przykład w Łodzi, o których zupełnie się zapomina. Głowa Łodzi należała do Rębielińskich. Pozwolę sobie zauważyć, że to, co Pan mówi, jest prawda i jednocześnie nie jest tą prawdą. Dlaczego? Oczywiście, że tak, że zakładano fabrykant, przedsiębiorca, przemysłowiec, mamy chociażby w Zagłębiu Rury też, prawda, na Górnym Śląsku, mamy wiele takich przykładów. Zakładano, budowano fabryki, zakładano jednocześnie, budowano domy dla robotników, zakładano żłobki, przedszkola, szkoły, służbę zdrowia, ale kiedy? Nie na samym początku. Dopiero musiał pewien moment nastąpić, po prostu taka siła, musiał nastąpić taki moment, kiedy przemysłowcy, ludzie biznesu zdali sobie sprawę, że robotnicy, pracownicy przywiązani do ich fabryki, to jest kapitał, dlatego że ci ludzie będą chcieli z chęcią pracować. To nie jest okres Ziemi Obiecanej, to jest znacznie później. I natomiast w tym okresie, na przełomie XIX-XX wieku, budowanie tego wielkiego przemysłu wyglądało bardzo, bardzo nieciekawie. Stąd między innymi też ta rewolucja. W tej rewolucji 1905 roku, tam po prostu widać, jak się czyta teksty historyczne, te postulaty, no to widać za tym czyste życie, tak? Życie, w jakich te warunki, w jakich ludzie żyli. One są naprawdę dalekie od tego, co było później. To, o czym Pan mówi, to są już lata 20. Lata 20, lata 30. I wtedy faktycznie są nawet całe założenia architektoniczne. Do dziś można je oglądać. Ale poznański to też nie na samym początku. Natomiast to jest dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomiono, jak ważną rolę pełni ten robotnik. I chodziło o to, żeby był zdrowy, żeby był zadowolony, żeby miał to minimum. I wtedy po prostu jest oddany pracy. I też przemysłowcom było dużo wygodniej, jeżeli mieli stałą kadrę, ludzi przywiązanych do nich. I to wtedy zaczynało funkcjonować, ale to są późniejsze okresy. Ten pierwszy okres, kiedy właśnie też te procesy takie społeczne następowały, ogromna migracja ludzi, tak zwanych wolnych, do miasta w poszukiwaniu jakiegoś zajęcia, czyli to jest ten moment, kiedy Łódź powstawała, tak? Na wsi nagle powstaje wielki biznes też. Dlaczego? No dlatego, że tania siła robocza, dlatego, że ogromny rynek zbytu w Rosji, tak? Na te wszystkie materiały. Już nie trzeba wozić z zagranicy, z Holandii, nie trzeba z Anglii sprowadzać. Można na miejscu i jest wielki biznes do zrobienia. Ale kosztem tej biedoty, tej pierwszej biedoty, która tam napłynęła i która żyła w fatalnych warunkach. No jednak ta Ziemia Obiecana Raymonda, ona oddaje w dużym stopniu prawdę tego okresu, tego pierwszego momentu, zanim skumulowano kapitał i zanim przemysłowiec, kapitalista zdał sobie sprawę, że on ma osobisty interes w tym, żeby dbać o człowieka. Przedtem przecież nawet ta rewolucja łódzka kończy się lockoutem, czyli czym wzięli przemysłowcy? Głodem wzięli protestujących. Sami zamknęli fabryki, nie dopuścili do pracy i ludzie już przymuszeni w sytuacji zgodzili się na pewne warunki i praca ruszyła. Także to mówię,
Nie było tak różowo jak tutaj. Nie mówię, że różowo, tylko że było bardzo różnie. Ale w tym pierwszym okresie nie. W tym pierwszym okresie było bezwzględny wyzysk. Tam wartości. A Dickens, ja to myśl nie ucieka dalej, gdzieś właśnie do Dickensa, do Zoli. Przecież to nie jest tak, że literatura to jest czysta fantazja. Literatura w dużym stopniu odzwierciedla to, co się działo. Oczywiście jest to językiem ubranej odpowiedni, czy w jakiejś formie artystycznie zamknięte, ale to jest samo życie. Jest realny opis czegoś, to nie jest wyimaginowane przez twórcę. I no, niestety to jest tak jak... też kiedy myśmy po tym przełomie zaczęli budować tak zwaną trzecią RP, prawda, gdzie najpierw zaorano, wszystko zburzono, bo było posocjalistyczne i miał powstać nowy, wspaniały świat, który do dziś nie powstał. Też był ten moment takiego grabieżczego kapitalizmu, w cudzysłowie powiedziałam, przełom i nie było przełomu. Była prosta kontynuacja zaczynająca się od 1952 roku. W 89 roku, kiedy nagle, przynajmniej ludzie wierzyli w to, że zaczniemy żyć w innym państwie i zaczniemy budować nową rzeczywistość, i Balcerowicz wprowadzał reformy, dostał przyzwolenie na wszystko i poniszczył, nie wiem na ile świadomie, ale nie to nie na ten temat, nie dzisiejsze spotkanie, ale tak się złożyło, że po prostu został ugryzł, zostali ludzie bez pracy, bez niczego, tak? Zostawieni sami sobie. I co się później to wszystko, te zdobycze socjalne, czyli 8-godzinny dzień pracy, pewne przywileje socjalne, to wszystko nagle straciło znaczenie. Ludzie, jak byli zatrudniani, do dziś walczymy z tak zwanymi śmieciówkami, które biją w człowieka. Dlaczego? I mimo, że państwo, jesteśmy w większości oczywiście chrześcijanami, staramy się żyć etycznie. I gdzie tutaj w XX wieku, tak, koniec XX wieku, i gdzie tutaj był ten przekaz moralny w budowaniu tej zrębów kapitalizmu? No żadnego przekazu nie było, więc też przypomniało mi się, wtedy skojarzyło mi się, że właściwie cofamy się do początku tego drapieżnego kapitalizmu, gdzie liczy się tylko zysk, ja i mój zysk, i reszta się nie liczy. Dziś staramy się wbudować jakieś wartości etyczne w biznes, w relacje międzyludzkie. Czyli znowu jak gdyby wracamy do pewnych rzeczy. Tak? Takie koło się zatoczyło. Były pewne zdobycze socjalne, które są ważne, bo człowiek oczywiście realizuje się poprzez pracę, to wszystko jest ważne, ale człowiek musi być istotą wolną, ma prawo do wolności. A kiedy człowiek jest istotą wolną? Jak ma wolność finansową, wolność gospodarczą, jak nie ma chleba, nie ma pracy, nie ma za co żyć, nigdy nie będzie wolnym człowiekiem. I będzie zawsze... Ale pani powinien zasadniczą sprawę. To zupełnie dla mnie to jest, słucham tego jak bajki o żelaznym wilku. Jak Martę nazwał. Kontynuujemy program założony w 1952 roku, a nie w żadnym innym. Mamy prostą kontynuację struktur, ludzi, tradycji z konstytucji ufundowanych na podstawie konstytucji stalinowskiej. Nasza konstytucja obecna jest też tą kontynuacją. Powstało wtedy państwo, które było utworzone z zachodnich części byłej III Rzeszy Niemieckiej oraz z terytoriów przekazanych przez Republikę Białoruską i Ukraińską dla utworzenia terytorium z własnej